Cześć, jestem Paulo i witam was w kolejnym odcinku z serii Gramy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Dobra, porozmawiajmy sobie. Jesteśmy na planecie Kashyyyk. Musimy odnaleźć Teruffa. Porozmawiajmy. Później, Cal. Proszę. Okej. A z tobą? Żyjecie. Tak, tak. Ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? Jesteś przeciwna? Martwi mnie, że znowu podejmujesz ryzyko. Że co? Wlatuję swoim statkiem w sam środek bitwy i dopiero teraz gadamy o ryzyku? Czemu mnie nie zatrzymałaś? Prowadzę cię po twojej ścieżce, ale nie wybieram jej za ciebie. Oto moja rada. Imperium zdobyło setki światów. Co wybrał Kashyyyk nie bez powodu. Jego cele mogą się różnić od naszych. Powinniśmy uważać. Dzięki. Będę pamiętał. Okej, mamy cenne wskazówki. Z kim możemy się pogadać? Daj znać, jakże chcesz ruszać. Będę gotowy. No dobra. Czekajcie, zobaczmy sobie mapka. Okej, tak to wygląda. Nie zbadano z tej strony, czyli musimy iść pewnie w ten hangar. Dobra, przelećmy się, zobaczmy co tu jest. Nie jest teraz w stanie walczyć. Masz rację. Nie ma czasu. Musisz wytrzymać, dopóki nie wrócimy. Okej, tam nie przyjdziemy. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj. Co mówił, że w rafinerii znajdziemy informacje o Tarfulu. Ktoś rano zgłosił, że widziano go w Krainie Cieni. Według imperialnego meldunku jest niedaleko wioski Łukich. Nie żeby były ich setki w okolicy. Szturmowcy. A, czyli to jest Łuki. Ja myślałem, że to są całkiem inne stworzonka. Dobra. Sprawdźmy to, jak wygląda. Dobra, najpierw się rozejrzymy powolutku po tej mapie. O, widzicie? Poczekajcie. Co tu jest? Gdzie jesteś, BD-1? Tutaj, hakuj to. Dzięki, BD-1. Gdzieś ty uciekł. Otwieraj to. Hej! Co znaleźliśmy? Zdobyto nową skórkę BD-1. Ale fajna. Dobra, bierzemy ją. Wygląda trochę jak camo. Załóżmy sobie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Rozejrzyjmy się po mapce. No to mi się wydaje, że będzie jedna z lepszych lokacji. Z ładniejszych. Patrzcie, kolejna. Ale czy wam pokażę. Mamy skrzynię, jedną z dwóch. I zbadano. Platforma towarowa. 50%. Jedna z dwóch skrzyń. Czyli to powinna być druga. Sprawdźmy to. Co tam jest? Znalazłeś coś, BD-1? To by to nowy materiał na poncho. Las deszczowy. Aż na poncho. Aha, taki. Dobra, na razie sobie polatamy w tej kurtce, bo sobie pozmieniałem. I teraz sprawdźmy, czy mamy dwie na dwie? Tak jest. Czyli jeszcze 50% i będzie lądowisko zbadane na 100%. Co tu jest? Okej, tu nie przyjdziemy. Dobrze wiedzieć. Ależ mi ta gra przypomina Uncharted. Kres złodzieja. Czwartą odsłonę, ostatnią. Z jednej z najlepszych gier na PlayStation 4. Ekskluzywów. Dobra. Czyli to my wszystko badali i lecimy dalej. Zobaczmy sobie, co jest tutaj, po lewej. W tym AT-ST mogą być zapasy. O kurde. W porządku? Nic mi nie jest. AT-ST mówisz. Jestem cały. Trochę poobijany, ale bywało gorzej. Nie strasz mnie tak. Jesteś mi potrzebny. Szukajmy dalej. Wciąż możemy znaleźć. Jest tu jeszcze gorzej niż na Zefo.
A może jest gdzieś gorzej? Powiedziałeś Zefo? Mieszkałam tam przed powstaniem Imperium. Byłeś tam? Byłem na niej. To naprawdę straszne. Nie mieliśmy się jak bronić, ale tu, z Łuki, mamy szansę. Dziękuję, że z nami jesteś. O, proszę, mamy... nowy wpis. Mirienna. Mirienna to odważna wojowniczka służąca w siłach Sow. Soła. Na niespokojnej planecie Kashyyyk. Dobra. O, mamy interakcję. Hakuj to. Cóż tu mamy? Sprawdzę to. Droid. Gong. Droidy zasilające EG-6. Nazywane również droidami Gong. Dobra. Tutaj jeszcze zobaczmy. No, tutaj nie przejdę. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Mari zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze, jeśli się pośpieszymy. Sonie takie rzeczy robił. Nie zrozum mnie źle, szanuję go, ale to nie byle potyczka w lesie. Bądźmy gotowi. No dobra, bądźmy gotowi, dokładnie. Czyli jedyne nam zostało pójść przez tą bramę. Co to się dzieje? Czyżby się walka zapowiadała? Co to? Skład broni, sprawdźmy. To imperialny miotacz ognia, zmodyfikowane tak, aby jeszcze skuteczniej wypalały florę i faunę. Planety Kashyyyk, okej. No i teraz gdzie? Zablokowane. Poczekajcie, zanim tu pójdziemy, to jeszcze sobie sprawdźmy, co to było. Tutaj. Nie możemy nic z tym zrobić. Dobra. Czyli mamy jedyną drogę przed siebie. Miejmy się lepiej na baczności. Otwieraj to. Co jest pewnie po drugiej stronie? Leśny przekop. Mamy jeden sekret i zbadano 12%. Mapka wygląda w ten sposób. Po prawej coś jest. Dobra, lecimy. O, tutaj. Chyba tak. Mamy chyba echo mocy. Sprawdźmy ten warsztat. Może coś znajdziemy. Aha, mamy warsztat. Poczekajcie. Coś mi się zdaje, że tu będzie walka. Ale się mogę mylić. I co? Aha, tam żeby się dostać do echa mocy. Dobra, najpierw warsztat. Nie ma niczego. Ani nikogo, dobra. O, oś, kurde! A kim ty jesteś? Mówiłem, żeby było zbyt pięknie. Cóż to za potwór? Jakiś pająk, kurde no. Dawaj go, spowolnij go, Kal. Chciałbyś? Ja nie mogę. Czekaj! Co ty robisz, Kal?
No, spokojnie. Szybko! Nie chciałbym teraz zginąć. Jeszcze raz. Nie możemy być... Nie możemy lecieć na siłę. Uniki! Patrzcie, nie trafiłem. Okej, dostał. No. Skarnuj go, BD. Wyszok. Okej, nowy przeciwnik, fajnie. Spamuj atak do skoku, aby szybko go powalić. Sparuj atak, dobra. Dobra, do warsztatu lecimy. Zainstaluj ulepszenie. Jakie ulepszenie? Czego? Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. Pan może teraz włączać i wyłączać urządzenia. Okej. Kiedy BD-1 jest w pobliżu paneli, które można przeciążyć, aby włączyć lub wyłączyć pewne urządzenia. Jak cię miewasz, BD? Dobrze, cieszę Dobra. Się. Miecz świetny akurat mam spersonalizowany. Nie będziemy tutaj nic robić. Aha, tu jest wyjście. Nie, dobra. Poczekajcie, chciałbym wyjść... ...po te echo mocy. Tu? Aha, czyli to jest z tej strony przejście. A, dobra, już tam nie wrócę. W tym momencie, dobra. Idziemy na drugą stronę, dawaj BD. Co, nie mogę? Czemu się nie chcesz chwycić, Kal? No patrzcie, nie mogę. Najwidoczniej z drugiej strony. Zaraz, zobaczmy tu. Ale co mi to dało? Poczekajcie. Aha, tu możemy wpaść. Trzeba mieć się na baczności. Czyli tu jest zamknięte. Nie wiem na daną chwilę jak to zrobić. Lecimy dalej. Trzeba prądu. Gdzie jest mapa? Gdzie jest wyjście? Tu jest suwnica, stół. To nam wszystko ładnie pokazuje, czyli... Kurde, no... Dobra, ostatni raz próbuję. Tego.
Nie wiem, chyba nie mamy jakiejś możliwości. To jest tylko powrót. Musisz to przeciążyć, Billy. Dobra, wracamy. I lecimy dalej. Co to jest u góry? No, kolejne coś. Billy, możesz coś zrobić? Okej, w odpowiednim momencie musimy ustawić sobie to coś. Teraz. Czekajcie, za późno. Teraz. No, może być. Chodź, Bitty. Kurde, jak to fajnie wygląda. Mamy nowych przeciwników. No! Kurde, nie zeskanowałem ich. Okej, to jest ten co? No to lecimy do niego. Dobra, udało się. Już myślałem, że spadniemy. A jednak nie. A je, jest. Hey, rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Dobra, kolejna mapa. Billy nam ją pokaże. Rafinerie pełnią rolę obozów wienieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiam. Uważaj tam na siebie. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. Okej, uwolnij łuki. Czyli co? Musimy iść w tamtą stronę. Czekajcie. Tu coś jest. My skąd przyszli? Czekajcie, skąd my przyszli? Chyba stąd, dokładnie. Dobra, to poczekajcie. Tu? Tak jest. Rozwalmy to. Gdzie my jesteśmy? Okej, tu mamy punkt medytacyjny. Stąd my przyszli, tu. Chyba tutaj. Było hakowanie czy medytuj? Poczekajcie. Aha, musimy tutaj zejść. I użyć tego. Tak jest.
O kurde. A, włączył się jeden z wycinaczy. Przeprowadzają jakieś próby? Może. Powinniśmy to zgłosić. To by było wbrew protokołowi. Ewentualne zakłócenia powinny być zgłoszone przez ich oddział. Da, lepiej trzymać się procedur. Da. Spróbujmy ich obejść. Teraz... ruch. Mamy i druga! No dawaj! Dalej! Zawsze na cel! Ciągle blokuje moje ataki. No raczej, że blokujemy twoje ataki. No, czekajcie. Uwaga na głowy, strzelam. Strzelaj, strzelaj. Przełamać jego obronę. Chciałem zrobić, żeby ich... w tą przepaść, dokładnie, dobra. Uchylił się. Tego spróbujmy zwalić w przepaść. Pięknie! Dobra, udało się. Jest chyba trofeum za zepchnięcie 25 przeciwników w przepaść. Hakowanie. Musimy to zhakować. Wspaniale. Dzięki. Co dostaniemy tym razem? Oby coś fajnego. Znalazłeś coś, BD-1? Zdobyto nowy emiter. Pasja i siła. No, nie chciałbym tu wpaść. Na pewno bym nie chciał tu wpaść. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie coś u góry. Patrzcie, tu coś jest. BD-1, możesz to rozświetlić? Tutaj, dobra. Ja myślałem, że tu jest jakaś przepaść. Weźmy to. To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Łuki w ukryciu. Imperialna okupacja. Jakiś skrót? Tak jest. A, też mogłem użyć tego pnącza. Dobra. Ja bym się wolę wyleczyć. Od razu lepiej. No i co? Otwieramy to. O proszę, Artuditu. Do wszystkich jednostek straciliśmy kontakt z oddziałami na platformie towarowej 119 Greg. Biorę się za to. No, uważaj, Karl. Pięknie. Zostaliśmy sami, Jedi. Nie uciekniesz tam. Czekajcie. Jeszcze tylko sobie tu sprawdzę, czy coś jest. Nie, nie ma nic. Tutaj tak samo, lecimy dalej. Kontakt z wrogiem! Załatwmy go! Nie uciekniesz nam! Nie odpuszczę ci! Trzeba go trafić jeszcze raz! Trafiłem go! No, uciekaj! Dobra, udało się. Zdobyto punkt umiejętności. Świetnie. Poczekajcie, mapka, szybko. W ten sposób czy tutaj? To jest pytanie. Co nam chcesz pokazać, Artuditu? Aha, coś takiego. Dobra, poczekajcie. Najpierw sobie może otwórzmy to. Te drzwi, jeżeli da się. Możemy? Uwaga! Kurde, odblokowano skrót. Jedi, to po to się szkoliłem. Hmm,
Wylećmy się lepiej. Dawaj go. Walcz ze mną, zdrajco! Walczymy, nie widzisz? Niepokoisz się, Jedi? Tak, bój się! No! Musisz się bardziej postarać! Będę patrzył, jak się wykrwawiasz! Pięknie. Twoja moc, Jedi. Wszyscy Jedi zginą. Staw mi czoła. Dobra, udało się. No, wytrzymały jest. To żółto dziób. Dobra, pojedynczy teraz weźmy sobie miecz. Gin jak reszta. Dawaj z tym. Pomocy, Midi! Dobra, dostał. Pięknie. Muszę coś załatwić. Skanuj go. Chyba tu utknąłeś. Naprawię to. Nigdy nie widziałem takiego szturmowca. Szturmowiec czystki i pi... Nie zwlekaj, Jedi. Szturmowiec czystki z piką energetyczną. Okej. Szyb otwarty. Leć! Gdzie ten szyb otwarty? Tędy chyba, tak? Kurde, nic nie widać. Trochę ciasno, co, Bi? Żuki ogniowe przechodzą przez ściany! Rozwalcie ich gniazdo! Dobra, to są żuki ogniowe. Dobra, lecimy dalej. Co może zeskanować? Musimy zhakować te drzwi. Okej, dobra, wchodźmy tu. Otwieraj to. Co tam jest? Dobyto nowy materiał na miecz świetlny. Kolejna skrzynia. Otwieraj. Zobyto nową skórkę, Obi-Wan. Zobaczmy. Stygeon Prime. Dobra, weźmy sobie to. Brać go! O kurde. Tylko ty i ja. O kurde, któż to jest? Te uniki, nie odpuszczę. No kurde, poczekajcie. Na tego... Zaraz będzie po tobie. Wylecie lepiej. BB-1, z tym! Teraz przeładowuję, szybko! Dobra, udało się. Skanuj go. Szturmowiec ogniowy. No, był o mały włos. Coś tu jeszcze jest? Coś jest, ale... Dobra, chyba już wiem, gdzie musimy iść. Patrzcie, nie mam stymu w ogóle. Chwyćcie tu. Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Dobra. Hej, to się otworzyło. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. Gdzie
gdzie teraz? Czyli przejście jest tutaj. A tu coś mamy? Dobra, chyba nie. Tu nie wejdziemy, tędy. No, udało się teraz. Teraz. Okej, gdzie my jesteśmy? Było Jedi. Dobra, wiecie co, niech oni się może z tym pająkiem poradzą. Sporo ich jest. Aż dwa. Jeszcze nie. Gdzie jest w ogóle? Tu jest przejście, tu jest przejście. Dobra. Gdzie ten kolejny? Stamtąd strzela. Medytacyjny. Pokonałeś go? Pięknie, dobra. Czekajcie. Tego jeszcze pokonajmy. Dobra, udało się. Co ty to masz, BD? Skanowanie. Dobyto nowe nasiono na, do może terrarium. Może coś upiści. Dobra, kolejne nasionko. Bardzo fajnie. Tu coś mamy. Zobaczmy sobie tą skrzynię. A, no dobra. Znalazłeś coś, BD-1? Zdobyto nowy materiał na miedź świetlny. Tonium. O, czy ja się teraz wrócę? O, to jest pytanie. Kurde. Czekajcie. Ja powinienem tu móc wrócić do punktu medytacji. Świetnie. Tędy? No nie mówcie, że już się nie dostanę na górę. Tędy tak samo nie. Dobra. Wiecie co? W tym momencie sobie zakończymy. A tu coś jeszcze jest, poczekajcie. No chyba, że z tej strony wyjdę. Chciałbym wrócić do punktu medytacji. Kurde, co to jest, gdzie ja jestem? Nie zapisałem sobie gry, no nie. Czy ja w ogóle dobrze idę? Z tej strony. To ja się tylko wróciłem, ale to mi nic nie dało. Dalej nie mogę wrócić na górę, nie wiem jak. Czekajcie, no on powinien się tu wspiąć. Dobra, to w tym miejscu sobie zakończymy i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!